Witam Państwa serdecznie, aplikant adwokacki. Nie, to nie ma, nie no, w sumie ma znaczenie, ale wszyscy, którzy znają jakieś historię radców prawnych i aplikantów, wiedzą, że istnieje jakiś tam mityczny spór. Żadnego sporu nie ma. Aplikant adwokacki. Szanowni Państwo, faktycznie wcześniej była mowa o muzyce, nie tylko. Ja postaram się powiedzieć kilka słów na temat gier komputerowych. O, dziękuję bardzo. Tutaj pani powiedziała, że chorobą wykładowców jest problem z głosem, chorobą prawników jest problem z czasem. W różnych aspektach tego czasu, również w sytuacji, kiedy dorwiemy się do mikrofonu, to chcielibyśmy już mówić i mówić i najlepiej się od niego nie odkleić. Szanowni Państwo, tutaj pozwolę. Czy tak? O. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o grę komputerową w aspekcie prawa autorskiego, sprawa jest stosunkowo skomplikowana, ponieważ mamy kategorię utworu i to jest taka kategoria, która obejmuje jak gdyby całe prawo autorskie. Innymi słowy, stosujemy do utworu szeroko rozumianego wszelkie przepisy. Ale mamy także dwie wyjątkowe podgrupy utworów. Jedną z nich są utwory audiowizualne i drugą z nich są programy komputerowe. I teraz cały problem polega na tym, jeżeli chodzi o gry komputerowe, jeżeli chodzi o klasyczne ściąganie gier komputerowych, jak to się mówi, czyli właśnie dozwolony użytek, które najczęściej w obliczu powszechnie dostępnego internetu gdzieś by się ograniczał między innymi do ściągania. Cały problem polega na tym, że program komputerowy, z programu komputerowego wyłączony jest artykuł 23, który mówi o dozwolonym użytku osobistym. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli zaklasyfikujemy grę komputerową jako program komputerowy, no to mamy problem z dozwolonym użytkiem. A jeżeli zaklasyfikujemy je jako ogólny utwór, no to wtedy, że tak powiem, nasze szanse na ściągnięcie tej gry i wejście w artykuł 23 się zwiększają. Problem polega na tym, problem polega na tym, że nie wiadomo do końca, czym jest gra komputerowa z perspektywy prawa autorskiego. I to jest straszny horror, proszę Państwa, dla prawników, bo kiedy przychodzi na przykład klient i, nie wiem, prosi o opinię prawną i mamy z tym do czynienia, to my musimy dać jednoznaczną odpowiedź, summa summarum. Natomiast bardzo często trudno jest dać tą jednoznaczną odpowiedź. Mówi się na przykład, czy gra komputerowa jest jak cebula, bo ma warstwy. O co chodzi? Chodzi mianowicie o to, że w grze komputerowej można wyróżnić wiele różnego rodzaju warstw. Warstwę tekstową, graficzną, muzyczną, choreograficzną. Pytanie, czy należałoby rozpatrywać grę komputerową z perspektywy tych różnych utworów, które w niej się znajdują. Raczej nie. Przyjmuje się na gruncie prawa autorskiego, że utwór to utwór, jest jednolity. Nawet jeśli składa się z różnych elementów, to należałoby patrzeć na niego z perspektywy całości. Czy jest jak C-3PO, bo determinuje grę komputerową program komputerowy. No właśnie, to jest pytanie. Czy ten program komputerowy jest tak dominującym elementem w grze komputerowej, że właściwie to jest program komputerowy, czy nie? Konsekwencje, mówiłem chwilę wcześniej, jakie będą. No i czy jest jak film, czy jest utworem audiowizualnym? Tutaj też raczej należałoby udzielić odpowiedzi, że nie jest utworem audiowizualnym. No bo tych definicji utworu audiowizualnego jest bardzo wiele, ale co do zasady, nawet jeżeli tak Państwo sami postarają sobie stworzyć jakąś definicję, to przed oczyma widzimy film. A gra komputerowa to jest trochę coś więcej niż film. Tak pod względem tych składników, które tam są, ale też pod względem interakcji. O właśnie. Zatem problem, jeżeli chodzi o grę komputerową i ich ściąganie, jak często Państwo mogą gdzieś przeczytać w internecie pytania, czy można ściągać gry komputerowe. Problem leży w tym, czy gra komputerowa jest programem komputerowym, czy nie. Jeżeli jest programem komputerowym i tak należałoby ją klasyfikować z perspektywy prawa autorskiego, to nie wchodzą przepisy o dozwolonym użytku z artykułu 23 i wtedy mamy problem z tym, aby móc taką grę ściągać. Ale nawet jeśli byśmy uznali, że gra komputerowa nie jest programem komputerowym i wchodzą te przepisy, to artykuł 23 posługuje się, tutaj mam kodeks, lepiej jest mieć głowę w przepisach niż przepisy w głowie, jak mówi stare przysłowie, i artykuł 23 posługuje się pojęciem egzemplarza.
utworu. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy. W czym jest problem? Problem polega na definicji egzemplarza, ponieważ to pojęcie egzemplarz przewija się przez ustawę prawa autorskie i wcześniej ono było rozumiane jako przedmiot materialny. Egzemplarz, czyli nie wiem, płyta CV, książka, coś, co jest materialne, ma materialny aspekt. A bardzo często gry komputerowe nie mają materialnego aspektu. W XXI wieku, kiedy mamy różnego rodzaju platformy dystrybucji gier komputerowych, dochodzimy do sytuacji, w której gry komputerowe często zakupujemy przez te platformy, Steam, ale nie tylko, wiele innych. I teraz powstał inny z kolei problem, problem natury odsprzedaży takich produktów online, jak to się mówi, czy też, jak to się mówi, kupna gry online komputerowej, czy też sprzedaży gry online komputerowej. Ponieważ mamy też w prawie autorskim tak zwaną regułę wyczerpania i ona mówi o tym, że w momencie, kiedy wprowadzamy do obszaru, który wyznacza prawo autorskie, ustawa o prawie autorskim, kiedy wprowadzamy taki utwór, on jest publikowany, następnie możemy go sprzedać, a konkretnie możemy go odsprzedać. I twórca tego utworu nie powinien mieć, albo podmiot praw autorskich, nie ma z tego tytułu żadnych do nas roszczeń. Czyli w sytuacji, w której kupujemy książkę, książkę możemy odsprzedać. Nie możemy jej na przykład nająć, ale możemy ją wynająć, ale możemy ją odsprzedać. Pytanie powstaje, co w sytuacji, w której kupujemy taką grę komputerową online, czy możemy ją również odsprzedać. Problem ten narósł głównie w zakresie tak zwanego sprzedawania licencji i faktycznie problem istnieje, ponieważ artykuł, który mówi o wyczerpaniu prawa, ten, który stosujemy na przykład do książek, też posługuje się pojęciem egzemplarza. I sytuacja faktycznie jest o tyle skomplikowana, że jeżeli traktujemy ten egzemplarz jako rzecz materialną, no to powstaje nam tutaj swojego rodzaju problem. No bo wiadomo, nośnikiem takiej gry online jest plik, no a plik, jakby na to nie patrzeć, ciężko go uznać za materialny. Problem powstał jeszcze też nie tylko w kontekście pojęcia egzemplarza, ale też pojęcia sprzedaży, bo sprzedaż tutaj już bez odwoływania się do konkretnych przepisów kodeksu cywilnego ma aspekt też sprzedaży rzeczy, a rzecz to jest też przedmiot materialny. No i jak tutaj sobie z tym pojęciem i z tym problemem poradzić? Przez długi okres czasu praktycznie bezdyskusyjnie uznawano, że problem leży, innymi słowy, że nie można odsprzedawać takich produktów. Jednak niedawno przyszedł, że tak powiem, z pomocą wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-128 3 lipca 2012 roku, który stwierdził, że jeżeli chodzi o przepis wyczerpania prawa autorskiego i na gruncie tej instytucji prawa, egzemplarz należy rozumieć szeroko, materialnie i niematerialnie. Stwierdził też, że jeżeli chodzi o aspekt gospodarczy, no właściwie sprzedaż takiego pliku czy sprzedaż płyty CV jest w pewien sposób porównywalna. Co więcej, doszedł też do wniosku, że jeżeli chodzi o sam aspekt sprzedaży, a nie egzemplarza, przeniesienie jak gdyby płyty CD i wraz z licencją powinno być rozumiane w miarę tożsamo z udostępnieniem takiego pliku online na platformie i zawarciem umowy licencji co do niego. Także poszerzył to pojęcie sprzedaży. Tutaj oczywiście konsekwencje są takie, że jeżeli państwo będą chcieli dzisiaj jak gdyby kupić licencję, która jest już w użytku, wtórną licencję tak zwaną, to wszyscy jak gdyby sprzedawcy tych licencji powołują się na ten wyrok i można go odszukać, ale jeszcze ostatnimi słowy powiem tylko o najnowszym wyroku, bardzo ciekawym, właśnie też w tej sprawie Polskiego Sądu 7 maja bodajże 2014 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził coś bardzo ciekawego, a mianowicie stwierdził, że no, jak to program komputerowy, czy też jak to plik online nie jest materialny? No przecież jest zapisany w komputerze. No gdzieś musi być zapisany. No to gdzieś, skoro jest gdzieś zapisany na dysku, no to ma ten swój substrat materialny, czyli właściwie nie ma o czym rozmawiać. Sąd wybrnął w ten sposób, stwierdzając, że taki zapis cyfrowy no, musi mieć jakiś substrat materialny, bo inaczej by nie istniał, no, nie istnieje, że tak powiem, w powietrzu. Więc w związku z tym
Więc w związku z tym stwierdził też, że i takie pliki, egzemplarz należy rozumieć szeroko również jako aspekt niematerialny. Dlatego też dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Widzę, że skończył mi się już czas. Staram się być, trzymać się dyscypliny. Jeżeli ktoś z Państwa byłby ciekaw tej problematyki związanej z grami komputerowymi, a jest ona stosunkowo szeroka, to z chęcią służę publikacjami albo jakimiś tytułami. Bardzo Państwu dziękuję.